Ich habe das nicht erwartet, diesen Empfang hier und dass so viele aus Schrauber gekommen sind, einfach nur, dass wir uns gegenseitig guten Tag sagen. Das habe ich nicht erwartet und ich bin sehr gerührt und freue mich sehr darüber. Jestem bardzo poruszona tym spotkaniem. Nie spodziewałam się takiego przybycia Państwa i takiego powitania. Myślałam, że będziemy sobie mówić tylko dzień dobry. Wenn ich etwas für die Stadt sage, dann will ich sagen, dass ich in diesem Saal hier zum ersten Mal mit 19 Jahren geheiratet habe. Jeśli mam coś powiedzieć o tej sali, to w wieku 19 lat wzięłam jej ślub. Und das ist meine Tochter hier neben mir. A obok mnie siedzi moja córka. Am meisten freut es mich, dass meine Elternhaus in unserer Schäden so schön wieder aufgebaut wird. Najbardziej cieszę się z faktu, że mój rodzinny dom z Jesieni jest tak pięknie odbudowywany. Von der Familie Hansen. Przez rodzinę Hansen. Wir waren gestern da und ich habe mir alles angesehen und bin sehr, sehr glücklich, dass das ein so schönes Haus wird. Byliśmy tam wczoraj i jestem bardzo szczęśliwa, że będzie to tak piękny dom. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen deutschen Gutsbesitzers. Myślę, że należę do nielicznych niemieckich posiadaczy, die mit einer solchen Freude sehen, wie schön das die also mein Elternhaus wieder wird und wie überhaupt. Którzy mają Generation, die hier wohlfühlen. Ich will damit sagen, ich habe als Deutsche keinen Anspruch an Besitz. Cieszę się, że mogę jako jedna z nielicznych osób obejrzeć, jak odbudowywany jest mój rodzinny dom. Jednak chciałabym podkreślić, że nie mam żadnych roszczeń, jeśli chodzi o sprawy majątkowe. Ich möchte es vielleicht so sagen, dass Sie und Ihr Schüler und ich, wir haben einfach die gleiche Heimat. Chcę po prostu tylko podkreślić, że zarówno Państwo, jak i uczniowie mamy tą samą ojczyznę. Sie wohnen hier, Sie können hier bleiben, ich musste weg, aber ich habe die schöne Erinnerung. Państwo tutaj mieszkacie, ja musiałam wyjechać, ale mam piękne wspomnienia. Dwie panie Żydówki, które prowadziły sklep Łaba, leczone, czy faktycznie istniały, czy to były postacie realne, czy miało miejsce... Dobrze. Ja, die hat es gegeben. Die hat es gegeben und es ist ihnen sehr, sehr schlecht gegangen. Sie sind sehr schlecht behandelt. Das ist wirklich alles so gewesen. Vor allen Dingen, was für mich auch so wichtig war, dass wie die Synagoge abgebrannt worden ist, da war in der Schule, in dem Fenster gegenüber, gibt es diese Schule noch? Ja. Aha. Ist es immer noch Schule? Myślę, że to jest nowa szkoła, tak? Gdzie synagoga katolickiego? Tak, tak. Ja, das ist jetzt heute wegen der Hotel, gibt es auch andere Gymnasien. Und ich war damals 12 Jahre alt. Pan mówi, że tak, te dwie postacie rzeczywiście istniały, były bardzo źle traktowane. I ona wtedy stała w oknie, kiedy była na przykład spadła synagoga w wieku 12 lat, pytała, czy szkoła istnieje nadal. Und ich hatte eine jüdische Freundin. Das heißt, ich war eine sehr schlechte Schülerin. Miałam przyjaciółkę Żydówkę, ale ja byłam bardzo złą uczennicą. Und Ilse war eine sehr gute Schülerin. Natomiast Ilse była bardzo dobrą uczennicą. Und wir haben eine Abmachung gemacht, ein Deal. Umówiłyśmy się. Ich kann bei ihr abschreiben. Ja mogę od niej odpisywać. Und ich beschütze sie in der Pause, weil sie eine Jüdin war. A ja ją ochraniam w czasie przerwy, ponieważ jest Żydówką. So, das war unsere Freundschaft. To była nasza przyjaźń. Jetzt kamen an dem 9. November die SA, also die wisst ihr was SA ist? Die Nazi-Uniform-Leute. Und haben die Synagoge angezündet.
und haben ein Seil an den jüdischen Stern gemacht und haben den versucht runterzuziehen. I wtedy 9 listopada przyszli żołnierze, którzy podpalili synagogę, natomiast maszt, na którym znajdowała się flaga żydowska, próbowali zerwać na dół. Wir Kinder fanden das sehr aufregend und haben in den, aus den Fenstern geguckt und haben immer geschrien, hau hoch, hau hoch, hau hoch, weil wir fanden das irgendwie aufregend und toll. My staliśmy wtedy w oknie i uważaliśmy, że to jest ciekawe jako dzieci i z okien krzyczeliśmy ciągnięcie. Und dann habe ich mich umgedreht und dann stand in der Tür, in der Klassentür Ilse. Wtedy obróciłam się i w klasie stała Ilse. Und sie war ganz weiß im Gesicht. Była blada w twarzy. Und hat gesagt, was machen die da, was machen die da? I pytała, co oni tam robią, co oni tam robią. Denn das war ja das jüdische Gotteshaus. Przecież to był żydowski dom. Und erst in dem Moment ist mir bewusst geworden, was da an sich passierte. Vorher habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, co się dzieje. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy. Und daraufhin bin ich von dem Fenster weg, bin zu Ilse hin. Wtedy odeszłam od okna, podeszłam do Ilse. Und wir sind zusammen in den Flur gegangen und haben uns auf die Treppe gesetzt. Und die Ilse hat furchtbar geweint und ich habe sie getröstet. I wtedy poszliśmy korytarzem, usiadłyśmy na schodach. Ilse strasznie płakała, a ja próbowałam ją pocieszyć. Und dann kam eine Lehrerin. Wówczas przyszła nauczycielka. Und sagte, die Ilse sollte sofort nach Hause gehen. I powiedziała, że Ilse musi natychmiast iść do domu. Und mich, zu mir hat sie gesagt, ein deutsches Mädchen weint nicht. A do mnie powiedziała niemiecka dziewczynka nie płacze. Ich habe Ilse nie wieder gesehen. Nigdy już nie zobaczyłam Ilse. Und jetzt kommt das Interessante. A teraz jest najbardziej interesujące. Ich habe nicht den Mut gehabt, zu Ilse nach Hause zu gehen und mich erkundigen, wie es was aus ihr geworden ist. Sie ist sehr krank geworden. Ach so, erzähl mal. Nie miałam tej odwagi, żeby pójść do Ilse do domu, zobaczyć, co u niej słychać. Ona zachorowała. Und dann ist sie ausgewandert mit ihren Eltern nach Südafrika. Ich habe nie nach ihr gefragt, ich habe nie gewusst, was daraus geworden ist. I ona wtedy wyjechała ze swoimi rodzicami do Afryki Południowej. Nigdy nie wiedziała, nigdy nie dopytywałam się, co się z nim dzieje, co u niej słychać. Ich erzähle euch diese Geschichte deshalb. Opowiadam Państwu tą historię dlatego, weil ihr hören sollt, was in einer Diktatur und im Nationalsozialismus mit Kindern gemacht wird, wie sie verbogen werden. Ponieważ opowiadam historię, ponieważ powinniście Państwo wiedzieć, co w dyktaturze tamtych czasów działo się z dziećmi. Und ihr könnt eure Eltern fragen, weil im Kommunismus ist es genauso. I możecie zapytać to do dzieci, możecie zapytać swoich rodziców, co działo się w czasach komunistycznych. Ich will nicht den Nationalsozialismus und den Kommunismus nicht vergleichen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ważne jest dla mnie, że nie porównuję tych dwóch dyktatur. Ich wollte euch nur sagen, wie Diktaturen Kinder und Jugendliche in ihrer, wie sagt man das, in ihrer Macht bekommen und das eigene Urteil einfach zerstören. Chcę tylko podkreślić, że podczas porównania tych dwóch, może nie porównania, a pani Osowski chce po prostu Państwu powiedzieć, że chce pokazać, w jaki sposób dyktatury w swoją siłę potrafią złapać dzieci, młodzież, jak traktują również dzieci, młodzież oraz żydów.